Cześć moi amatorzy piwa. Trzymam w ręku moje ulubione piwko Indian Ale Pale. Cudowne jest, po prostu niebo w gębie. Chciałem wam dzisiaj pokazać moją chłodnicę. Moja chłodniczka, zobaczcie jaka cudowna. Sam ją zrobiłem. Bajka, co? Słuchajcie, chłodnica, mam nadzieję, że wiecie do czego służy, a jak nie, to wam powiem. Chłodnica służy do tego, aby schłodzić waszą brzęczkę po gotowaniu z chmielem, ok? Schłodzić ją do temperatury takiej, aby można było dodać drożdże. Jak najszybciej. Przy użyciu tej chłodnicy ja schładzam od temperatury gotowania do temperatury, kiedy mogę dodać drożdże, schładzam to mniej więcej w 20 albo 15-20 minut. Zależy jaka zimna woda przepływa przez moją chłodnicę. W ostatnim etapie gotowania wkładam chłodnicę, żeby ona też się wysterylizowała trochę, tak? I podłączam tutaj, oczywiście tu już jednej końcówki nie ma, moje dzieciaki gdzie się zgubiły, muszę dokupić nową. Podłączam to normalnie do węża ogrodowego. Woda sobie przepływa i ochładza cały płyn. Chłodnica jest bardzo wydajna, naprawdę dobra sprawa. Robiłem ją w ten sposób. Powiem wam, jak ją zrobiłem. Miałem taką tubę papierową, to tak z takiej tektury miałem tubę, tej średnicy. I na niej nawinąłem tą rurkę miedzianą. Kłopot z nawijaniem rurki miedzianej jest taki, że jak ją nawijacie, to ona spłaszcza się, nie trzyma swojej średnicy, tej okrągłej takiej, tylko się spłaszcza. Żeby tego uniknąć, trzeba zrobić jeden manewr. Do suchej rurki trzeba wsypać bardzo takiego drobnego piasku, super drobnego, suchego, oczywiście, pamiętajcie, super suchy, drobnego piasku. Można go często dostać na przykład w sklepach takich dla, tutaj w Anglii, to można dostać taki piasek do piaskownic dla dzieciaków. On jest taki drobniutki, on jest suchutki, pakowany. Można zrobić tak, albo można kupić sól, drobną sól, taką ważoną i zasypać całą rurkę i wtedy ją nawijać na tą średnicę, powiedzmy. To może być mniejsza średnica, ale jak jest większa, łatwiej się to nawija. Rurka się nie spłaszcza wtedy. Więc to jest taka technologia. Po tym trzeba tą sól wysypać. Pamiętajcie, nie zmoczcie soli, bo jak ją zmoczycie, nigdy jej z tej rurki nie usuniecie. To jest masakra. Także tak to wygląda. Tutaj na końcu jest troszeczkę przylutowane większa średnica, żeby pasowała później do tych rurek, do węża. Zaciski. Na końcu końcówki od węża, oczywiście mówię, nie patrzcie na tą, jedna jest, się zgubiła, muszę dokupić drugą. Tutaj jest taka oryginalna, to nie jest problem, to są końcówki zaciskowe, więc wszystko jest łatwo dostępne. I to jest moja chłodniczka. Naprawdę bardzo wydajna.